Temat będzie dotyczył współczesnego dziadostwa serwisowego. Na przykładzie tutaj mojego prywatnego samochodu, który kupiłem z Niemiec, 154 tysiące przejechane kilometrów. Jak ktoś tak zobaczy na pierwszy rzut oka teraz, w tej chwili ten samochód, to powie, że no jakaś naprawa powypadkowa prawdopodobnie tutaj ma miejsce, dlatego, że tak powiem, jest tak mocno rozebrany. Nic bardziej mylnego. Mianowicie chciałem zrobić absolutne podstawy, czyli wymienić filtry, oleje, czyli takie rzeczy, które powinno się zrobić, ja uważam, po każdym kupnie samochodu używanego. I tam jakieś opowiadanie poprzednika, że było coś robione, że było coś wymieniane, to trzeba wsadzić między bajki. Więc chciałem wymienić, krótko mówiąc, tutaj, akurat w tym konkretnym przypadku, filtr powietrza. Filtr powietrza w Citroenie Jumper znajduje się tutaj, dokładnie w tym miejscu. Jego w tej chwili nie ma, zaraz historię całą opowiem. To jest taka okrągła puszka, wygląda dosłownie w ten sposób. Od góry jest taka pokrywka. Tak to wygląda. Przymocowane jest to na cztery śrubki. Tutaj widać niewielkie śrubki, które wkręcają się tu konkretnie w te miejsca. I już po konstrukcji, że tak powiem, tego filtra mogę powiedzieć wstępnie, że jest to fabryczny bubel. Dlaczego? Już odpowiadam. Dlatego, że te śrubki są na tyle niewielkie i na tyle mocno potrafią się zakleszczyć tutaj w tym gnieździe, że tak powiem, że odkręcenie, ja ich tutaj wprawdzie nie mam, dlatego, że one zostały całkowicie zdemolowane. Odkręcenie na śrubokręt, krzyżak takiej śrubki, gdzie ten dekiel jest dosyć głęboko wpuszczony w samochód, no może okazać się na tyle trudne, poślizgnąć się może kluczyk, że po prostu albo ta śruba się wyrobi, albo będziemy mieli kłopot ze skręceniem. Tutaj de facto stało się zupełnie co innego, czyli stało się to, że te śrubki były potwornie zardzewiałe. To był po prostu to już była ostatnie stadium zgnilizny, czyli już takie na tyle zaawansowana zgnilizna, że ja bym powiedział, że to mogło być dobre 2 lata nieruszane. I tutaj chcę podjąć w ogóle temat w tym filmie, uznałem, że jest to godne, że tak powiem, nakręcenia, jakby uświadomić ludzi, jak działają współczesne serwisy, współczesne zakłady mechaniki pojazdowej, nie wiem jak to nawet nazwać, współcześni mechanicy, czyli jak to funkcjonuje. Samochód ten konkretny był serwisowany w Citroenie, w autoryzowanym Citroenie w Niemczech, żeby była jasność, nie jakiś Janusz serwisował, czyli dosłownie serwisowany, i już jestem 100% przekonany, jakby, że ten filtr był niewymieniany od lat, chociaż były wpisy robione, że filtr był wymieniany, bo po tych śrubach, ja ich teraz mówię, nie jestem w stanie pokazać, one całkowita zgnilizna, jedna, jedyna tutaj się uratowała, którą wydubałem, to jest tylko i wyłącznie wydubane, że tak powiem, bo oczywiście to musiałem zdemontować jakby tą całą puszkę filtra. Proszę zobaczyć, jak wygląda filtr powietrza w serwisowanym samochodzie na terenie Niemiec, czyli to ja tu pokazuję tylko, że jakby już dzisiaj jakby dziadostwo nie zna granic, czyli nie ma znaczenia, czy znajdujemy się w Polsce, w Niemczech, w Ameryce, a w Ameryce to już w ogóle, czy w jakimś innym kraju. Wszystko docelowo, końcowo zależy od człowieka, który bezpośrednio serwisuje ten samochód, a nie tak naprawdę od marzeń właściciela serwisu i jakby nie ma to nic wspólnego z Bizancjum, do jakiego przyjeżdżamy, czyli piękne mury, piękne, że tak powiem, neony serwisu autoryzowanego i człowiek, który nas obsługuje w garniturze, nie ma nic to wspólnego dosłownie w bezpośrednim przełożeniu na jakość serwisu, bo zawsze na końcu ten samochód jest serwisowany przez człowieka, przez Waldka, przez Zygmunta, przez Helmuta, przez Hansa, obojętnie gdzie pójdziemy, i tak naprawdę on jest kluczowym elementem na to, jak zostanie wykonana usługa, czy rzetelnie, czy nierzetelnie, a właściciel jakby później, czy tam osoba obsługująca nas w serwisie, może tylko wesprzeć jego dziadostwo, bądź ewentualnie nadzorować to, żeby to było zrobione profesjonalnie. Ale wracając do tematu. Więc urywa mi się każda dosłownie, przepraszam, najmocniej jest tutaj widoczna, tu są jeszcze pozostałości po tych łbach śrub, które zostały. One są oczywiście na tyle zardzewiałe, może to słabo jest widoczne bezpośrednio na filmie, ale to jest zgnilizna na tyle zaawansowana, że one się wykruszyły. One nie odpadły, one się wykruszyły. Czyli jeżeli mi to odpadło, no a przy wymianie filtra wiadomo, że ja to później muszę zakręcić, no muszę wykręcić tą puszkę jakby filtra, tak? No i zaczynają się kolejne schody, czyli żeby odkręcić w tym konkretnym samochodzie puszkę filtra, trzeba odkręcić jedną, jedyną śrubkę, która się znajduje tak wcześniej, ona była, już mam trochę to zdemontowane, bo musiałem to jakoś zademonstrować teraz. W tym miejscu znajduje się taka śrubka, 6 na kluczyk 10, którą trzeba odkręcić. Bardzo blisko tej puszki tutaj bezpiecznikowej, którą tutaj widzimy. Więc ona też z automatu mi się po prostu urwała ze starości. Z rdzy, która przyblokowała tutaj ją nagmięcie. Dobrze, jeżeli się urwała, no wypada, w związku z tym, że nienawidzę dziadostwo, wypada to, że tak powiem, zreanimować, tak? Czyli przewiercić
przegwintować, przygotować to do przyjęcia nowej śruby. Niemożliwe jest to zrobienie bezpośrednio na samochodzie, ponieważ to, ten element, który pierwotnie jest tutaj zamontowany, ten stelaż, tu w tym miejscu palcem, jest bardzo blisko tej puszki elektrycznej, czyli przewiercenie, ewentualnie później gwintowanie absolutnie, że tak powiem, jest niemożliwe. Dlatego trzeba ten element, musiałem ten element metalowy, ten stelaż, jak tutaj widać, może tutaj go pokażę, musiałem go wykręcić. On jest przymocowany kilkoma śrubami, między innymi tutaj, tam pod spodem i tutaj, w tym dokładnie miejscu. I żebym ja mógł w ogóle dostać się do tego stelaża, musiałem tak rozkręcić. No pierwszą podstawową sprawą trzeba było odkręcić tą puszkę elektryczną, żeby jakby próbę podjąłem, żeby ją odsunąć, ale tutaj na kluczyk 8 jest śrubka, ona odeszła jeszcze jakoś, ale tu w tym miejscu no niestety kolejne, że tak powiem, no może nie zaniedbanie, bo to też nie powiem, że to jest zaniedbanie, rdza wzięła górę i tej śruby nie dało się otworzyć, czyli jakby ta puszka była na stałe, można powiedzieć, zamknięta. Jakiekolwiek nawet drobne kłopoty z bezpiecznikami na trasie jakby uniemożliwiały nam otwarcie tej puszki, ponieważ trzeba było ją wyłamywać. W związku z tym, że mówię, że jakby kontynuuję tą retorykę, że dziadostwo jest jakby przeze mnie nie do zaakceptowania, no to chciałem uruchomić jakby tą klapkę tej puszki, czyli żeby tu się dostać w ogóle do tej śruby, jakkolwiek ją przytrzymać, trzeba było zdemontować reflektor. Reflektor też oczywiście w jakimś tam elemencie, tutaj z boku szczególnie te śruby to mi się połamały, no ale dobra, jest okej. Okay. Żeby ściągnąć ten stelaż wcześniej, tak jak powiedziałem, tutaj jest śrubka, musiałem ściągnąć cały tutaj narożnikową część zderzaka lampy, czyli ta forma teraz, co ma miejsce, to jest efektem, to jest oczywiście jakaś jeszcze moja, można powiedzieć, połowa działań ku temu, żeby dojść do tego, żeby to było doskonałe, ale do czego zmierzam, że do czego może doprowadzić, bo oczywiście można powiedzieć teraz tak, że ja mogłem to na przykład na drut jakieś skręcić, ale o tym w ogóle nie chcę nawet rozmawiać w najdrobniejszym stopniu, tylko dlatego, że po prostu no, dziadostwa absolutnie nie akceptuję i jeżeli ktoś tam stwierdzi na podstawie tego filmu, że co to jest tam drutem, coś, no to niech idzie na inne filmy, jakby niech ogląda tam, gdzie taka sztukateria jest pokazywana, jak to zreanimować tutaj, ja że tak powiem, absolutnie tego nie pokazuję, ale tak naprawdę to nie chodzi mi nawet o to, że serwis jakby w tym konkretnym przypadku jakby oszukiwał tego właściciela, że wymieniali, a widać ewidentnie po zaawansowanej rdzy tych tutaj śrub, że było to nierobione latami. Po pierwsze latami. Widać nawet nie trzeba po tych śrubach, widać po tym filtrze, że jak ja tutaj lekko dmuchnąłem w ten filtr powietrzem sprężonym, żeby zobaczyć, co tam z niego wyleci, no to coś strasznego, po prostu tu się z niego dymiło, ten samochód nie miał prawa dobrze zasysać powietrza, tak? To jest jedna sprawa. Czyli jadąc do serwisu, musimy sobie uświadomić jednoznacznie, że jakby to, że przyjeżdżamy do Bizancjum, tak to nazwę, do ładnego budynku, absolutnie nie daje nam żadnej gwarancji na to, że usługa będzie wykonana na jakimś poziomie najwyższym. My możemy się tylko spodziewać, że faktycznie tak będzie. Ewentualnie możemy być mniej lub bardziej pewni, że jeżeli coś będzie nie tak, jakby to mamy gdzie reklamować, mamy gdzie się zgłosić w sprawie reklamacji, chociaż z tym mogę zapewnić, że bywa absolutnie różnie i zresztą programy telewizyjne to pokazują, że te serwisy to jest takie już teraz na tego. Ale też ja nie kręcę tego po to, żeby jakby ukazać jakby zło serwisu, bo to absolutnie nie jest moim celem, tylko ukazać, że zawsze docelowo najważniejszym elementem jakby tej mechaniki pojazdowej to jest człowiek, pojedynczy człowiek, który bezpośrednio będzie z naszym samochodem miał do czynienia i kompletnie nie ma znaczenia, kto nas obsługuje, kto nas przyjmuje, tylko jakość tego konkretnego serwisu, bo może być właśnie tak, jak tutaj między innymi w tym przypadku, że ten filtr był niewymieniany od lat, a jakby właścicielowi się wciskało, że on jest wymieniany. To po pierwsze. Po drugie, jakie skutki widać tutaj ma niewymieniany na bieżąco filtr. Bo gdyby to było wymieniane na bieżąco, ktoś by zauważył, że ta śruba już zaczyna być po prostu kulawa, czy tam, no nie wiem, już trudno jest ją odkręcić, no to się po prostu śrubkę wymienia, tak? I kolejny mechanik, który będzie wymieniał za jakieś tam 10, 15 tysięcy czy 20 filtr, no to będzie miał do niej dobry dostęp, tak? A jeżeli jest tak zaawansowana zgnilizna, wiadomo, że to nie było robione od lat, bym powiedział. To jest pierwsza sprawa. Następna sprawa, którą chciałem poruszyć, jest to, że obserwuję wyraźnie, że spada jakby na łeb, na szyję jakość usług motoryzacyjnych. Chodzi, no już nie będę teraz komentował usług blacharskich, jakby, że nie mam z tym do czynienia, ale z usługami mechanicznymi. Mam wrażenie i mam takie jakąś taką swoją teorię, że 70%, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście dużym, mechaników samochodowych, według mojej opinii, to powinni mieć sądowe zakazy wykonywania zawodów. Po prostu bierze się takiego do sądu, przedstawia mu się
jakby rację, gdzie popełnił błąd, daje mu się wyrok zawieszeniu, jeżeli nie daj Boże się go drugi raz łapie przy majstrowaniu przy samochodach, no niestety idzie odpocząć sobie na pół roku. Ja i mówię to z pełną świadomością, nie żartuję, ponieważ ewidentnie po prostu jest to naciąganie klienta w wielu, wielu sprawach i jest ciężka później weryfikacja, ciężko wyegzekwować swoją, że tak powiem, rację na błędy mechaników, które są popełniane, a jeżeli chodzi o samą nazwę mechanika, to bym mocno polemizował z tym, bo zauważyłem taką historię, że jakby brakuje w dzisiejszych czasach, ja to nazwę rzemieślników, czyli są mechanicy, są jakieś tam serwisy, różnie to można nazwać, ale ja bym to nazwał tak pospolici wymieniacze, tak? Czyli ktoś tam pokaże palcem, panie, no coś tam mi stuka, puka, mniej więcej naceluje, albo komputerek jemu wskaże, komputer. W ogóle historia komputera to jest w ogóle fascynująca, bo co niektórzy to zrobili sobie z samego posiadania komputera doskonałe źródło dochodu. To jest w ogóle, to mnie fascynuje, że dzisiaj dla mnie mechanika pojazdowa, nie posiadając jakiegoś urządzenia diagnostycznego, to w ogóle ktoś nie powinien brać się, uważam, za mechanikę pojazdową. Znaczy, ja mówię taką zaawansowaną elektrycznie, elektronicznie, bo jeżeli my się nastawiamy tylko i wyłącznie na naprawę zawieszeń, no to jest, umówmy się, nam elektronika za bardzo niepotrzebna. Czyli jakby tutaj rozumiem ten temat, ale jeżeli bierzemy się za naprawę ogólną, gdzie wchodzi w rachubę naprawa gdzieś tam przy skrzyni, przy silniku, czy przy jakiejś elektryce samochodowej, nieposiadanie komputera diagnostycznego jakby z automatu eliminuje danego mechanika. To jest coś podobnego, w ogóle kasowanie jakieś takie dodatkowe i mówienie, że to jest jakaś relikwia ten komputer, czyli na zasadzie, że tutaj się przedstawia ten komputer jako jakieś dobro takie niesamowite i dosłownie jak ja robię jakąś robotę i chcę kogoś skasować później na koniec 200 zł za komputer, ja uważam osobiście, że jest to faux pas. To jest podobnie, jakbym powiedział, że no zrobiłem, wymieniłem przegub, czy wymieniłem jakiś tam element, ale użyłem do tego, przykład daję, klucza numer 17 i młotka i jakiegoś tam jeszcze urządzenia i w związku z tym, że ja posiadam młotek, posiadam klucz, no muszę wziąć 13 zł więcej, bo kiedyś ja go kupiłem, nabyłem. No to ja w odpowiedzi powiem, no panie, a mnie to gie obchodzi, czym pan to naprawi, może pan to palcem albo za przeproszeniem członkiem i proszę mi to zrobić, a nie kasować mnie za narzędzia. Komputer dzisiaj uważam, to jest absolutnie podstawowe narzędzie człowieka, który się zna na motoryzacji i bez tego jakby to mechanika współczesna przy współczesnych samochodach absolutnie nie istnieje, ponieważ wszystko jest nabite, naszpikowane elektroniką i jakby wspomaganiem tego sprawnego mechanika, sprawnego, nie wiem, no, jak to nazwać, to jest ten komputer. On tylko, poza tym komputer wskazuje drogę usterki, wskazuje miejsce, gdzie może być usterka, wskazuje na jakiej linii może być usterka. Komputer nie jest panaceum, że idziemy, jeżeli, nie wiem, idziemy do mechanika, a komputer nam powinien pokazać, że za przeproszeniem, no nie wiem co, że mamy niedokręconą śrubę numer 13, która się znajduje pod spodem, pod silnikiem. Komputer tylko dotyka zawsze tych problemów, na które jakby ma zezwolenie, czyli te końcówki, które są elektryczne, połączone, ja tak nazywam to oczywiście tutaj bardzo w prymitywny sposób, w samochodzie jakieś czujniki, które są bezpośrednio z komputerem zsynchronizowane, może ten komputer wykazać nam na jakimś tam wyświetlaczu, że jakby jest problem z tym danym czujnikiem, ale to, że pokazuje czujnik, ja już takie przypadki miałem, że czujnik dany jakby nie wskazuje, przykład daje ciśnienia, wcale absolutnie nie oznacza, że ten czujnik jest uszkodzony, bo może być uszkodzenie zupełnie inne. Także komputer jest wskazówką, a punkty dzisiaj dla mnie z komputerkami, czyli jest punkt z odczytem komputerka i my jedziemy do, no mówię, ja to nazywam mechanika, ale dla mnie to jest parodia, do człowieka, który nam odczytuje usterkę i bierze za to 50, 70, 100, 200, nie wiem ile złotych i odsyła nas dalej z kwitkiem, to jest paranoja. W ogóle do takiego człowieka ja nie rozumiem, po co ludzie jeżdżą. W zasadzie ja tego nie rozumiem, bo dla mnie to się jedzie do mechanika, który posiada między innymi komputer diagnostyczny, żeby naprawić, to on powinien podłączyć jakby no jakąś drogę sobie znaleźć, tak, ku temu, a nie tylko, że nam ktoś odczytuje i za to bierze pieniądze, kpina, no ale dobra jest, no jeżeli tacy są. No może jest zapotrzebowanie w jakichś tam głębszych sprawach, no nie wiem, może też tutaj przesadzam z takim ekstremizmem, ale gdzieś w takiej najprostszej formie szukanie za każdym razem leczenia i leczenia przyczyn w komputerku i upatrywanie tego głównego, że tak powiem, człowieka, który jest w stanie tutaj zaleczyć wszystko, czyli ten, który posiada komputer i jakby odczyt jakiś robi, to jest mocno zaawansowana nadinterpretacja i uważam, że takie coś raczej nie
powinno mieć miejsca, tak? Że jakby ekstremalni fachowcy tylko komputerowi, tam gdzie naprawdę elektronika jakaś jest uszkodzona, to jestem w stanie zrozumieć. Okej, tu oddaję honor, ale jak przy najprostszych jakichś tam usterkach, jak my poszukujemy takiego lekarza, no to coś jest nie halo, nie? Po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę ludziom w minimalnym, ja nie jestem żadnym tutaj prorokiem i nic tutaj nowego nie odkrywam, ale w minimalnym stopniu ukazać, jak to funkcjonuje, jak działa ta mechanika, na jakiej zasadzie to pracuje i zlikwidować tą jakąś taką, zlikwidować takie głupie myślenie, nawet bym powiedział, ludzi, takich bezpośrednio oczekujących jakichś cudów, nie? A z drugiej strony ukazać, że jednak w większości, uważam, dosłownie, powiem to z pełną świadomością, w większości, powtarzam, współcześnie działający ludzie, którzy naprawiają samochody, jak ich zwał, tak zwał, to są niestety pokraki, takie zaawansowane pokraki i nie mam tutaj żadnych, nie będę oszczędzał tutaj na słowach, bo są to zaawansowane, po prostu sztukateria jest dzisiaj normą absolutną, robi się coś, później jak ja mam do czynienia, widzę, zaglądam, czy nawet interesując się samochodami, jak kupuję samochód, coś patrzę, jak coś zostało naprawione, to woła o pomstę do nieba. To jest żenujące na najbardziej podłym, że tak powiem, zakresie jakichś słów, jakie ja mogę użyć, dlatego że to, uważam, że te naprawy niejednokrotnie to nie powinno być nawet płacone, tylko to ten człowiek, który robił tą naprawę, to powinien zapłacić właścicielowi, że zepsuł i próbował się nauczyć na jego samochodzie czegokolwiek. Że to po prostu to jest nie do ocenienia. Dlatego to, o czym mówiłem, sądowy zakaz wykonywania zawodu byłby rewelacyjnym rozwiązaniem i może faktycznie wówczas by się pojawili prawdziwi rzemieślnicy w tym zakresie, tak? Dziadowanie, tu jest też bardzo istotna sprawa, bo nie mogę tylko narzekać na mechaników, ale teraz chcę pokazać drugą stronę medalu. Jak jestem mechanikiem, bo teraz tak, w serwisie za godzinę roboczą płacimy, nie wiem, 150, 170, 180, 200 zł netto. Przykład daję, bo mniej więcej takie kwoty wchodzą w rachubę. Chcemy zrobić jak najtaniej, ale z jakiej racji ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto ma umiejętności, ktoś, kto naprawdę jest prawdziwym mechanikiem z krwi i kości, to, że on robi w garażu czystym, schludnym, ma wziąć jakąś podłą stawkę. Ja nie rozumiem tego, bo powtarzam, w serwisie może pracować absolutny pokrak. My tylko mamy do czynienia z pięknym budynkiem i z ładnym gościem, który nas posługuje, albo z panią, tak, w sukience jakiejś, ale nic poza tym. Nam zależy na tym, żeby robota była dobrze zrobiona, a wcale niekoniecznie jest to, idzie to w parze, że płacimy 200 zł netto na przykład za godzinę roboczą i ten samochód będzie zrobiony na najwyższym poziomie. Powinien być, zakładamy, że tak jest. Prawdopodobnie tak będzie. W dużych przypadkach tak jest może w serwisach, ale też nie jest to absolutnie regułą. Czyli jakby też doceniajmy i rozumujmy to, że tanio, to jest dosłownie, tanio to drogo. Tanio to drogo. Muszą ludzie to też tak sobie w głowach poukładać, że to nie jest tak zupełnie, że mechanika pojazdowa to jest coś prostego. Bo nie jest prostego. Proste to jest wymienianie, czyli wymieniactwo wszelakie, jakie teraz ma miejsce dosłownie, że się wymienia część za częścią, a na zasadzie wróżenia to już jest w ogóle plaga, czyli że przyjeżdża klient do mechanika, mechanik wydaje mu się, że to jest do wymiany jakiś czujnik, wymienia ten czujnik to nie jest to, następną rzecz wymienia, a klient płaci za to jak baranek, za czujnik, za to, za to, a usterka jak nie była zrobiona, tak nie jest, bo wydawało się mechanikowi, że to jest do zrobienia jakby i te części należało wymienić, a jest to kompletną bzdurą. Czyli jakby no tutaj jest pole, że tak powiem, nie wiem nawet do czego. Tu jest pole do jakiejś takiej weryfikacji tych mechaników, żeby to miało ręce i nogi. A tu na tym przypadku jeszcze coś, co można takiego ciekawego zauważyć, że no przyjedzie klient na wymianę filtra powietrza i oleju i tak dalej. No czysto teoretycznie to można jakoś to ustalić, że to będzie kosztowało jakaś ta usługa. Łącznie, ja mówię, wymiany takie eksploatacyjne może kosztować jakieś tam pieniądze X, nieważne już ile, bo to nie ma znaczenia. No ale napotykamy na tego typu usterkę, jak ja tutaj. Dosłownie. Urywam wszystkie śruby i jakby co? Znaczy, co ja mam zrobić? Ja mam, idąc tym tropem, że z klientem mam ustaloną celę, przykład daję, 100 zł, ja to mówię, tylko w formie umownej, to ja mam zrobić to drutem, mam to związać, ponieważ z klientem jestem umówiony na 100, no czy mam wziąć 300, ale zrobić to zgodnie ze sztuką, że tak powiem, mechaniczną, czyli rozebrać tak, jak ja tutaj rozebrałem i wszystko po kolei zreanimować po to, żeby klient miał to, że tak powiem, zrobione schludnie, mógł dojść do pewnych spraw i jakby przygotować pole do manewru mechanikowi albo nawet kierowcy w przyszłości, kiedy mu się bezpiecznik spali na drodze i on wyjdzie czysto ubrany, będzie chciał wymienić jeden bezpiecznik, a okazuje się, że śrubka była urwana i nie jest w stanie tego zrobić i musi tą pokrywkę jakby, no nie wiem,
połamać, tak? Czyli jakby tu jest też takie czysto pisanie w tych programach takich serwisowych, że dana czynność jakaś jest do zrobienia w godzinę, półtorej, pół godziny, że to są jakieś takie surowe, że tak powiem, terminy zrobienia danej jakiejś tam usługi, to jest według mnie osobiście taka zaawansowana teoria. To są takie laboratoryjne przykłady na to, jak można zrobić szybko usługę w samochodzie nowym. To się zgodzę w 100%, że w samochodzie nowym, do którego podchodzimy, nie ma mowy o zardzewiałych śrubach, nie ma mowy o jakichś tam przeszkodach, na które napotkamy, na jakichś, że tak powiem, poprzednich naszych, jak ja to mówię, jak już byli nasi w samochodzie, to wiadomo, że się robią schody, tak? Pocięte kable, dziwne śruby powkręcane, czy jakaś tam sztukateryjna robota, którą zanim my się przedrzemy do naszej konkretnej jakiejś pracy, tej, którą mamy zadaną przez to dziadostwo, no to też nam mijają dodatkowe godziny i później jak to klientowi pokażemy? Ty słuchaj stary, ja robiłem zaraz godziny, dwie godziny, klient powie, co mnie to obchodzi? No i to jest właśnie to jest śliska granica pomiędzy tym zaufaniem do mechanika, pomiędzy takim, no jakąś taką wyceną realną działania, dlatego te surowe godziny i mówienie z góry, wielokrotnie, powtarzam wielokrotnie, ceny usługi, jest to mocno, że tak powiem, śliska sprawa. Mocno śliska sprawa. I tutaj jakby ja staję w obronie mechaników. Już mówimy o tych mechanikach takich z krwi i kości, co mają umiejętności. Mocno śliska sprawa przy samochodach używanych. Im bardziej samochód jest używany, im bardziej, że tak powiem, więcej ma lat, tym większe prawdopodobieństwo, że napotykamy na masę schodów po drodze podczas naprawy jakiegoś tam elementu. Oczywiście im bardziej naprawa będzie banalna, znaczy banalna, no też nie mogę tak powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że im bardziej jakaś naprawa będzie banalna, tym jakby te schody są niemożliwe. No ale widzimy tu na tym przykładzie konkretnym. Banalne było wymiana filtra paliwy tego, powietrza. Przecież ja mógłbym to zrobić po czterech piwach w deszczu, za przeproszeniem, chociaż nie palę z papierosem w ustach. Powinienem coś, bez żadnego problemu, tak? No, jeszcze w okularach, kurde, przeciwsłonecznych. A tutaj proszę bardzo, cztery śruby do odkręcenia, dosłownie cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery śrubokrętem i okazuje się, napotykając tego typu schody, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wybrnąć z sytuacji, kiedy ta puszka filtra oleju jest mocno, głęboko tutaj wpuszczona i my nic nie zrobimy, bo wszystko jest na styk przy ściankach, te śrubki wkręcamy, nie zrobimy żadnej sztukaterii, nawet mało tego powiem, zadrutowanie tego musiałoby wymagać jakiejś karkołomnej, dziwacznej, że tak powiem, roboty. Także to też nie byłoby paradoksalnie takie proste, ale drutowanie w ogóle nie wchodzi w rachubę, trzeba by było to zrobić dobrze, a zrobienie dobrze, proszę bardzo, jak samochód wygląda, kiedy ja chcę, powtarzam, ja jeszcze tego nie zrobiłem, ja chcę zrobić to dobrze, ja to zrobię. Czas zrobi wszystko, ja to zrobię, ale o, teraz można sobie podsumować tam te parę słów, bo jakby materiału do kręcenia uważam jest sporo w temacie motoryzacyjnym, ale raz, że mi się nie chce, dwa, że jakby już na takie ekstremalne przypadki, jak teraz ja reaguję dosyć ostro i ktoś tam może się śmiać, że gada głupoty. Nie gada głupoty, bo może jak jednemu z drugim ktoś tego nie wytłumaczy poprzez ten chory, no poprzez taki film, no to nigdy do końca życia swojego nie zrozumie, jak to funkcjonuje z dwóch stron, tak? Ze strony mechanika i ze strony konsumenta, no że tu dwie strony, jakieś pewne nieporozumienia powstają, a ludzie są po prostu za mało wyedukowani, żeby pewne rzeczy zrozumieć, że za każdym razem, no trzeba to jakoś wypośrodkować, tak? I jakby, no zresztą, niech każdy sobie po swojemu to zinterpretuje, ja nie będę tutaj narzucał jakichś złotych myśli, to co miałem do powiedzenia na ten konkretnie temat, no to powiedziałem. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich.